Cześć kochani, witam Was serdecznie na kanale Smakowite Dania. Zapraszam dzisiaj na przepyszną zupę chrzanową, zupę z jajkiem i białą kiełbasą, zupę, której nie może zabraknąć na świątecznym stole. Zachęcam do wypróbowania przepisu. Przygotowanie zupy rozpoczynamy od przekrojenia białej kiełbasy na połówki. Wędzony boczek kroimy w plastry. Do garnka przelewamy bulion, dodajemy liście laurowe oraz ziele angielskie. Do bulionu wkładamy również plastry boczku oraz białą kiełbasę. Całość gotujemy około 15 minut, po czym kiełbasę wyjmujemy z bulionu. Do wywaru dodajemy chrzan i wszystko jeszcze chwilę gotujemy. Następnie w misce roztrzepujemy żółtka. Dodajemy śmietanę oraz mąkę. Całość bardzo dokładnie mieszamy i rozrzedzamy odrobiną gorącego wywaru. Tak przygotowaną zawiesiną zabielamy zupę. Mieszamy, doprawiamy solą i zdejmujemy z ognia. W kolejnym kroku obraną ze skóry kiełbasę kroimy w plastry. A ugotowane na twardo jajka przekrawamy na połówki. Zupę podajemy na gorąco z plastrami białej kiełbasy i połówkami jajek. Smacznego! Po więcej pysznych przepisów zapraszam na bloga smakowitedania.blogspot.com.